Witam serdecznie ze mną dzisiejszy gość, nie piłkarz, oczywiście piłkarz, ale dzisiaj w roli gościa Krzysztof Tomczak. Witam serdecznie. Przypomnę, z drużyny Kugra w Krzysiu. Zanim o meczu, bo będziemy o tym rozmawiać przede wszystkim. Nie ma nic ważniejszego jak zdrowie. Wiem, że uległeś ciężkiej kontuzji tutaj na hali. Cieszymy się, że jesteś z nami już po operacji. Jak to wygląda? Jak widać na załączonym obrazku, udało się poskładać. Teraz czeka mnie 4 tygodnie w tej właśnie fajnej szynce. No i nic, no, wyjmiemy z szyny i będziemy się rehabilitować i wracamy na Orlika, na pewno. Czekamy na ciebie, bo brakuje cię tutaj. Przychodziłem już to raz, drugi raz też przejdę, wrócę mocniejszy. Wiem, że wszyscy czekają, ja też czekam, też się denerwuję, to widzę chłopaków jak grają, też chciałbym zagrać, bo oczywiście nie mogę, no ale wrócę na Orlika i będziemy walczyć. I to mi się podoba, przede wszystkim większość drużyn tak robi, ale Kugra dobitnie, że ty jesteś kontuzjowany w tym sezonie, przychodzisz na mecze, wspierasz chłopaków. W tamtym sezonie Rafał Zięba, kontuzja piszczela bodajże, też przychodził na mecze, dopingował. No coś w tym Kugrafia takiego rodzinnego, można powiedzieć. No oczywiście, no każdy żyje, no jesteśmy drużyną, każdy chce być na każdym meczu, każdy wspiera jak może, wiadomo, mam czas teraz, także jestem na każdym meczu, będę na każdym meczu, będę na zakończeniu, także całym sercem jestem z drużyną. I to mi się podoba i trzeba powiedzieć, że u was nie grają indywidualności, a cały zespół dokłada takimi statystykami, można się też poprzeć, że nie macie jednego zawodnika czy dwóch, którzy się super wyróżniają, ale was broni to właśnie ta drużyna i to jest to, że dzisiaj, gdy mieliście kryzys, tak naprawdę wychodzicie z tego bez szwanku. Dokładnie tak jak wspomniałeś, u nas nie ma indywidualności, jest drużyna i to się właśnie ceni. Piłka nożna jest grą zespołową, nie jest grą indywidualną. Wiadomo, że indywidualności się liczą, ale wygrywa drużyna, tak? Tak. Ja podziwiam też Mariusza Oracza, waszego kapitana, który mówił mi, że niełatwo jest okiełznać te charaktery i tych 12 osób, bo tak naprawdę wszyscy jesteście super i każdy by chciał grać i każdy powinien grać. Wiadomo, każdy gdzieś na piłkę gra, każdy wie, co ma robić, każdy chce, wkłada serce w to, co robi, cieszy to, wychodzi nam to, wygrywamy, oby tak zostało w tych 4 ostatnich meczach. Dzisiaj jeszcze wróćmy do tego spotkania, prowadziliście 4-0, zmiażdżyliście, można powiedzieć, w pierwszej połowie Wiśniowskiego, oni sami byli zaskoczeni taką postawą, ale w drugiej połowie oni dociśli znowu i powiedz, serce jednak dochodziło do gardła, gdy jedna bramka została, a oni jeszcze gonili. Tak, jeszcze powiem wcześniej, pierwszą połowę mecz, oczywiście żeśmy sobie założyli, że wyjdziemy na nich wysoko pressingiem, tak zrobiliśmy w pierwszej połowie, w drugiej połowie oni to zrobili, troszkę nam się gra po głupim faulu, tak żółta kartka, osłabienie, straciliśmy bramkę jedną, drugą, wdarło się nerwowo w naszą drużynę, ale myślę, że wyszliśmy z tego, mieliśmy my sytuację, mieliśmy oni sytuację, myślę, że zwycięsko wyszliśmy my. I z tego się cieszymy. 3 punkty są na naszym koncie zapisane. Zostały nam 4 mecze, 4 wielkie kroki do tego, żeby utrzymać mistrzostwo z poprzedniego sezonu. Jak daleko do tego mistrzostwa? Daleko jeszcze, czy już kroczki zostały? 4 wielkie kroki. Zostały nam 4 wielkie kroki. Będziemy walczyć o te 4 wielkie kroki. Podejrzewam, że wygramy z tych 4 meczy 3. Będziemy spokojni. To życzę oczywiście spełnienia celów, a tobie powrotu do zdrowia i wracamy na Orlik. Dziękuję wzajemnie. Dzięki. I też myślę, że będzie wszystko dobrze z tą ręką. Musi być. Dzięki za wywiad. Dziękuję.